Witam, wiadomo, Maciek Suleński kontra Jaime Munguia. Sprawa oficjalna, przeciągało się długo z wielu powodów. Od razu wam powiem, że to nie były żadne powody finansowe. To znaczy kwestia tego, ile Maciek Suleński zarobi z walkę z Jaime Munguia była ustalona chyba ze 3 czy nawet 4 tygodnie temu. Reszta to były ustalenia pomiędzy DAZN i Golden Boy Promotion, przypomnę, jedna i druga firma, czyli DAZN, pokazująca tą walkę wszędzie, z wyjątkiem Meksyku, od razu dodaję. Na Meksyk ma swoje własne prawa Jaime Munguia, za które dostanie oczywiście więcej pieniędzy, natomiast dla reszty świata, w tym dla Polski, dla Stanów Zjednoczonych, walka DAZN to była dyskusja między nimi. Maciek wszystkie warunki przyjął już dawno, więc tutaj tego problemu nie było. Dzisiaj oficjalny komunikat. Ja zawsze czekam na te oficjalne komunikaty stacji telewizyjnych, które pokazują walki bardziej niż oficjalne komunikaty albo oświadczenia firm promocyjnych, dlatego że firma promocyjna to jedno, natomiast ten co płaci, czyli DAZN, to zupełnie inna sprawa. Czytam wypowiedzi w tym momencie między innymi Jaime Munguia na temat Maćka Suleńskiego, zacytuję, jestem szczęśliwy, że będę mógł wrócić do walki 24 kwietnia. Będzie doskonała walka przeciwko wielkiemu Great Challenger. To o Maćku Suleńskim. Jesteśmy w pełnym treningu na 100%, najlepiej przygotowani kondycyjnie i obiecuję, że będzie to na pewno ekscytujący pojedynek. Wiele jest mówione o tym, między innymi Oscar De La Hoya mówi o tym, że to jest pięściarz o Maćku Suleńskim, który pokazał, co potrafi przeciwko Danielowi Jacobsowi. Mniej mówi się oczywiście w tych oficjalnych komunikatach na temat pojedynku z Demetriusem Andrade'em, no bo to był bardzo jednostronny pojedynek dla Andrade'a praktycznie od początku, natomiast wiadomo, ta walka z Danielem Jacobsem, to jest ta walka, w której Amerykanie zobaczyli tego Maćka Suleńskiego po raz pierwszy w takiego naprawdę dobrym rywalem. Oczywiście była walka z Gabrielem Rosado, była wygrana walka z Gabrielem Rosado, natomiast jakie jej zakończenie było, to wszyscy widzieli, nie do końca było pewne, jak zawalczy z Jacobsem. Między innymi stwierdza Oscar De La Hoya, że zwycięzca tej walki będzie blisko albo praktycznie będzie miał zapewnioną walkę o tytuł mistrza świata. No, nie ma krótszej drogi dla Maćka Suleńskiego niż walka z Jaime Munguia do tego, żeby wyjść do pojedynku o tytuł mistrza świata. Z kim? To oczywiście jest zdecydowanie za wcześnie, żeby na ten temat mówić, natomiast no, to nie są stwierdzenia takie sobie dla press release, to mogę wam powiedzieć, to jest rzeczywistość tego pojedynku, że to jest rzeczywiście walka, która no, zwycięzca praktycznie będzie walczył o tytuł mistrza świata, czy od razu, tego nie jestem w 100% pewien, natomiast jest olbrzymia szansa, że to będzie bardzo szybko. To czytamy o tych przygotowaniach, przypomnę, walka odbędzie się w El Paso, tuż przy granicy z Meksykiem, Don Haskins Center, mówiłem już o tym wcześniej, liczono na to, że będzie to możliwe do zrobienia przy prawie pełnej obsadzie, znaczy to się może jeszcze zmienić, gubernator Teksasu jeszcze może powiedzieć, że słuchajcie, napakujcie wszystkich ile tylko potrzebujecie, natomiast na chwilę obecną mówi się, że będzie to około 40% tych, którzy będą chcieli tą walkę zobaczyć, 40% biorąc pod uwagę tą salę do koszykówki, to jest około 5 tysięcy widzów, między 5 a 6 tysięcy widzów spodziewanych jest na tym pojedynku. No. Znacie moją opinię już dosyć wcześnie wyrażoną, że ja byłem zwolennikiem tego pojedynku, zakładając, że Maciek Suleński będzie przygotowany, no jeśli nie najlepiej, no bo nie zawsze można być najlepiej przygotowanym, kiedy jest się B-side. Przypomnę, co to jest B-side, to jest ten, do którego się dzwoni, a nie jest ten, który dzwoni do tego, który jest B. No taka jest sytuacja, jaka jest, rzeczywistość, jaka jest, nie będziemy tu nikogo zaklinać, wiemy, że pozycja Jaime Munguia jest w boksie światowym nieporównywalnie większe niż Maćka Suleńskiego. Maćka Suleńskiego przygotowania, z tego co słyszę od kolegów, którzy są u niego blisko, między innymi też tak wspomniał mi króciutko, mieliśmy taką wymianę na SMS-ach, że najlepiej to w tej chwili jeszcze nie wygląda, w tej chwili podkreślam, do pojedynku jest
No, 24 dni, no. 24 dnia, czyli 24 kwietnia, trzeba się za dużo boksu nie nauczy, więc odetnijmy tydzień od tego, no czyli tak naprawdę na te przygotowania zostało powiedzmy około 15 do 17 dni, te takie na maksa. Jak one będą wyglądały, to nie jest moja sprawa, natomiast to jest sprawa promotora i samego pięściarza, natomiast mogę powiedzieć i zgadza się ze mną wielu, wielu dziennikarzy, między innymi kolega, z którym miałem, Mike Coppinger, z którym miałem okazję porozmawiać na temat pojedynku wczoraj. On mówi, słuchaj, jak twój człowiek jest, będzie gotowy, no to niech walczy i wygra. No, Mungoya to nie jest ten facet, o którym myśleliśmy, że jest 2 lata temu. I tutaj jest chyba całe clue tego wszystkiego, tego całego pojedynku. 2 lata temu pomyślałbym, że Mungoya to będzie drugi taki Golovkin, już tak nie myślę. Wiele słabych pojedynków. Nie ma lepszego przykładu niż pojedynek, który odbył się kilkadziesiąt godzin temu, a mianowicie walka wygrana, chciałem powiedzieć, Kosti Chu. Kostia Chu nie walczy, jego syn, natomiast Tim Chu walczy. Przedtem niesprawdzony w żadnych znaczących pojedynkach, poradził sobie bez żadnego problemu, zdominował, pomimo rozciętego oka, chyba w pierwszej rundzie już, czyli to się łatwo nie walczy, zdominował niejakiego Denisa Hogana. Tenże sam Denis Hogan nie tak dawno temu dał wszystko, co można było tylko sobie wymarzyć w walce przeciwko właśnie Jaime Munguji, split decision, czyli sędziowie nie mogli się specjalnie zdecydować, kto tę walkę wygrał. Minimalnie tę walkę wygrał Jaime Munguja. Nie wiem, jak ja tam stawiałem, czy stawiałem, nie stawiałem na remis. Natomiast wielu takich obserwatorów, którzy twierdzą, że Denis Hogan, ten sam, którego obnażył, to może za duże słowo, ale całkowicie zdominował Kostia Chu, ten sam, że on tą walkę wygrał. I nie miałbym żadnego problemu, gdyby werdykt poszedł w tamtą stronę. Jeszcze jedna rzecz, Denis Hogan nie jest żadnym power puncherem, bo częsty zarzut w stosunku do Maćka Asuleckiego polega na tym, że poduszki ma w rękach. Na tym poziomie i przy tej technice nikt nie ma poduszek w rękach. To nie jest tak, że Maciek nokautuje jednym ciosem, to wiemy. Natomiast jeśli Hogan potrafił naprawdę napsuć, zobaczcie sobie tą walkę, wiele krwi, kontrami, umiejętnością poruszania się po ringu Jaime Munguji, to i Maciek Suleński będzie to potrafił. Na razie na ten temat więcej nie powiemy. Wiemy, gdzie jest walka, wiemy, kiedy jest walka, wiemy, że wszyscy są absolutnie na to gotowi, natomiast no, reszta należy do samych pięściarzy. Teraz już nie pamiętam, kiedy ostatni raz był aż tak krytyczny moment na to, żeby przygotować się na maksa, żeby wykorzystać te parę tygodni. Postaram się złapać Maćka Suleńskiego, nie przeszkadzając mu w treningach przed wylotem. Właśnie nie wiem, czy będzie przygotowywał się już do końca, bo to chyba nie było jeszcze nawet wczoraj rozstrzygnięte, czy będzie się przygotowywał do końca tutaj w Polsce i wyleci tylko, nie wiem, w sobotę czy w niedzielę do Teksasu. Przypomnę, walka w sobotę. Czy przeniesie się na Florydę i stamtąd z Florydy poleci prosto do El Paso i niedaleko, nawiasem mówiąc. Będzie już tam się przygotowywał. Trudno w tej chwili powiedzieć, no to już w tym momencie jest sprawa pomiędzy zawodnikiem i jego promotorem. Nikt z nas nie ma wpływu, nikt z nas, czy dziennikarzy, czy normalnych, zwykłych kibiców, nie ma żadnego wpływu na to, jak przygotowywany jest pięściarz. My możemy tylko oceniać, czy jest dobrze przygotowany, czy jest źle przygotowany, czy umożliwiono mu wszystkie najlepsze warunki, żeby walkę podjął. Bo tutaj rzeczywiście jest o co walczyć. Te słowa, o których wspomniałem na początku i które powtórzę na zakończenie, że zwycięzca tej walki może być pewny pojedynku o tytuł Mistrza Świata, to są słowa Oscara De La Hoya, w 100% prawdziwe. Pozdrawiam Was serdecznie. Na koniec takiego raportu w takim piłkarskim dniu, bo nagrywam to jeszcze przed meczem Polska, Anglia na Wembley. Do zobaczenia. No i będziemy się orientować, będziemy starali się zorientować, co jest grane z przygotowaniami Maćka Suleńskiego. O to, że Munguja będzie przygotowany bardzo dobrze, zupełnie się nie boję, bo on o tej walce wie od dawna. I nie wiem, czy od dawna wie, że będzie to Suleński. Natomiast ta data, 24 kwietnia, jeśli chodzi o Jaime Munguję, to chyba funkcjonowała, o ile się nie mylę, w połowie lutego. Czyli od połowy lutego do połowy kwietnia, no to są prawie 3 miesiące na przygotowanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego. Do przodu, Maciek Suleński.